Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się optymalizacją Windowsa 11. Oglądajcie! Na samym początku chcę wspomnieć o tym, co możecie robić z optymalizacją, które już na tym kanale się pojawiły, czyli optymalizacji do Windowsa 10, a to, czego nie możecie robić, ponieważ nie wszystkie optymalizacje po prostu działają na Windowsie 11. Nie ukrywajmy, jest to inny system, mimo że wygląda bardzo podobnie, mimo że dużo się nie zmieniło, to nie możecie robić wszystkich optymalizacji. No i właśnie, jakiej optymalizacji robić nie możecie? Na pewno nie możecie robić pełnej optymalizacji Windowsa 10 na Windowsie 11, bo jak mówię, to jest inny system i tę optymalizację macie dzisiaj w tym filmie, więc nie róbcie tamtej optymalizacji, zróbcie tą optymalizację, a będzie po prostu system działał Wam najlepiej, jak tylko się da. Co do innych optymalizacji, które pokazywałem, czyli procesor, GPU, RAM, dysk, to tamte optymalizacje wykonać możecie, aczkolwiek musicie pominąć póki co jedną kwestię w optymalizacji RAMu. Chodzi tutaj o Virtual Memory. Niestety póki co Virtual Memory ma duże problemy nad działaniem na Windowsie 11. U mnie w ogóle cały system się wykrzaczał z tą smutną buźką i blue screenem do momentu, aż to wyłączyłem, więc no coś jest ewidentnie z tą funkcją nie tak i póki co trzeba poczekać na aktualizację Windowsa do momentu, aż oni to naprawią. Oczywiście będę Was na bieżąco informował w zakładce społeczność, tak więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zostaw subskrypcję z dzwonkiem, aby nie pominąć tej informacji. No i co do innych optymalizacji, które pokazywałem na kanale, tak, optymalizacje gier dalej działają, więc optymalizacje gry, które robiliście na Windowsie 10, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a, GTA czy też inne gry, one cały czas działają, czyli ustawienia grafiki są, priorytet jest, zgodność również. Te wszystkie opcje są jak najbardziej na miejscu, tak samo jak podmienienie plików, ponieważ w systemie plików gier nic się nie zmieniło. Cały czas jest taki sam i możecie po prostu to zrobić. I teraz przejdźmy w końcu do optymalizacji samego Windowsa 11, ponieważ na to wszyscy czekają. No i to jest dla Was póki co, myślę, że najważniejsze. Jeżeli macie już Windowsa 11, to chcecie, żeby chodził po prostu najlepiej jak się da. Tak więc oglądajcie. Tak więc przechodząc do optymalizacji samego Windowsa 11, najpierw musicie wejść w link, który macie w opisie do mojego Discorda i wejść w pliki do pobrania. Kanał znajduje się w strefie skóra. Klikacie na pliki do pobrania, optymalizacja Windows 11, tak, i pobieracie. Potem wchodzicie w folder, gdzie pobraliście pliki i wblokowujecie zipa. Możecie zrobić to za pomocą wyodrębnij wszystkie, bądź jeżeli macie wgrane 7-zipa bądź Winrar, klikacie pokaż więcej opcji, 7-zip, wypakuj tutaj bądź wypakuj do. Wchodzimy w optymalizację Windows 11 i teraz tu mamy dość sporą liczbę plików. Najpierw utwórzmy punkt przywracania, tak jak jest napisane w tych wolnych tutaj txtkach, czyli utwórz punkt przywracania. Wchodzimy w lubkę, punkt przywracania, klikamy utwórz, utwórz punkt przywracania, Windows 11 bez optymalizacji. Utwórz. Teraz tworzy się Wam punkt przywracania systemu. Jak widzimy, punkt przywracania został utworzony pomyślnie. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy po optymalizacji, klikacie po prostu przywracanie systemu, wybierz inny punkt przywracania, dalej, no i wybieramy punkt Windows 11 bez optymalizacji. Potem klikamy dalej i nam się system przywróci. To możemy sobie już teraz zamknąć. Teraz zobaczmy na ostatni z tych wszystkich txtków. Zaktualizuj BIOS do takiego, który wspiera Windows 11. No właśnie, jeżeli macie Windows 11, a system Wam się wysypuje, Wam pojawiają się jakieś błędy, to prawdopodobnie dlatego, że nie zaktualizowaliście BIOS-u Waszej płyty głównej. Aby to zrobić, musicie wejść w Google, wpisać Waszą płytę główną, BIOS, ściągnąć plik BIOS-u, wrzucić sobie go na pendrive'a i potem w BIOS-ie po prostu go zaktualizować przez flasha. Jeżeli chcecie, aby pokazał Wam cały proces, w jaki sposób aktualizować sobie BIOS, napiszcie w komentarzu, postaram zrobić Wam poradnik. A teraz przejdźmy do optymalizacji Windows 11. Pierwsze co robimy, to robimy deployment Windows 11. Jest to deployment, który przygotowałem samemu. Najpierw wykonajmy sobie deployment z CMD i to mamy po prostu takie oto pliki. One są podpisane opcjami, które po prostu sobie wyłączycie, odpalając dane bat file. Na przykład 3D Paint Print, uruchom jako administrator i już. Blokowanie telemetrii, usunięcie zbędnych śmieci, uruchom jako administrator, już. Connect, uruchom jako administrator, już. Cortana ja sobie nie wyłączam, ponieważ możliwe, że kiedyś będę chciał z tego korzystać. Edge, uruchom jako administrator, funkcja Hello twarz. No nie mam kamerki, więc mi to niepotrzebne. Uruchom jako administrator, mapy, no raczej z map na komputerze nie korzystam, czyli uruchom jako administrator. Microsoft Store, z tego akurat korzystam. OneDrive, z tego korzystam. Raportowanie błędów Windowsa, tego raczej bym nie robił, ale jeżeli macie bardzo słaby komputer, sobie to zróbcie, ponieważ nie będziecie mogli reportować błędów Windowsa, jeżeli coś Wam się stanie, nie będziecie mieli auto naprawy. Synchronizację też sobie raczej zostawiam, wsparcie i GetHelp. No jeżeli chodzi o GetHelp, raczej z tego nie korzystam, więc po prostu też sobie to wyłączę. Uruchomię jako administrator, Xbox, jeżeli chcesz kiedykolwiek użyć Xboxa, nakładki bądź też gier, które tam są, no to raczej tego nie róbcie, ale jeżeli z tego nie korzystacie, korzystacie tylko na przykład ze Steama, Blizzarda, no to jak najbardziej, bo to bardzo mocno podwyższy Wam FPS-y w innych grach.
blach. Zaplanowane zadania, również uruchomię jako administrator. Wchodzimy z powrotem do debatu Windows 11. Teraz wchodzimy w Porsche, klikamy jak txt, kopiujemy sobie tą komendę tutaj, tak jak to było w optymalizacji Windowsa 10. W lupkę wpisujemy PowerShell, odpalamy to jako administrator, klejamy tą komendę, klikamy yes to all, czyli A, enter. To sobie przesuwamy na bok, to możemy sobie zamknąć. I teraz musimy skopiować ścieżkę, którą mamy tutaj u góry, Ctrl-C, wejść do PowerShella, CD, cudzysłów, Ctrl-V, cudzysłów, Enter. Jesteśmy teraz w tej lokalizacji. Kopiujemy sobie teraz nazwę, na przykład bus SSD. Ja pominę sobie alarm i zegar, możliwe, że będę kiedyś z tego korzystał. Ctrl-C, wchodzimy do PowerShella, /, Ctrl-V, Enter. Jak widzimy, zmiany zostały już wprowadzone. Natomiast jest informacja o tym, że reboot jest potrzebny, aby te zmiany weszły w życie. No i oczywiście po całej optymalizacji będziemy musieli zrestartować sobie komputer po to, aby właśnie te zmiany weszły w życie. Podzielimy sobie ekran na pół, tak będzie nam łatwiej. Robię to za pomocą aplikacji Power, to jest jakby ktoś się pytał. Teraz tak, Cortana chciałem sobie zostawić, dyktafon, no raczej z dyktafonu nie korzystam, więc sobie go wyłączę. Ja korzystam z innego programu do nagrywania dźwięku. /, Ctrl-V, Enter. Feedback, również z tego nie korzystam. /, Ctrl-V, Enter. Funkcja Hello Twarz, to już wyłączyliśmy przez CMD, tutaj też również możemy to zrobić i musimy to zrobić. Grow Music, czasami korzystam, kalkulator korzystam, z kamery wbudowanej Windowsa, no raczej nie korzystam. Mail oraz kalendarz, zdarzy mi się, więc również tego nie wyłączam. Mapę Windows to wyłączamy. /, Ctrl-V, Enter. Microsoft Quick Assistant sobie zostawimy. Solidar Connection, to jest gra, w którą wątpię, że gracie. Microsoft Store sobie zostawiam, Musica TV sobie zostawiam, Sticky Notes również z tego nie korzystam. Z Office'a korzystam, z OneNote'a korzystam. Pogoda i wiadomości Bing również nie korzystam. /, Ctrl-V, Enter. Pomoc Get Help również z tego nie korzystam. /, Ctrl-V, Enter. Xbox i Game DVR, no to jeżeli chcecie korzystać z Xboxa, sobie tego nie wyłączacie. Earphone Exe. No i zdjęcia sobie to również zostawiam. Wchodzę z powrotem do debatu Windows 11, rejestr. No i teraz mamy te same optymalizacje, które były w optymalizacji Windowsa 10, czyli również robimy sobie w ten sam sposób, co tam. Game Optimization, tak, okej. Okay. Mniejsze zużycie RAM, tak, okej. Okay. Pełny ekran FPS Boost, tak, okej. Okay. Słaby, średni PC, średni, dobry PC. Tu macie dwie opcje, albo to, albo to. I teraz, jeżeli macie słaby komputer, to klikacie to. Jeżeli macie średni komputer, również polecałbym to pierwsze. Jeżeli macie dobry komputer, to klikacie sobie drugie. Tak, okej. Okay. No i teraz wyłączę GDVR 1, tak, okej, okay. Tak, okej. Okay. I ta optymalizacja z Debloadu jest już zaimplementowana, więc możemy sobie zamknąć PowerShella i możemy sobie cofnąć się do optymalizacji Windows 11. Teraz wchodzimy w Auto Manager, wchodzimy co zrobić z tym batfilem, kopiujemy tą ścieżkę, która jest tutaj u góry, wchodzimy w eksplorator plików ponownie, wklejamy tą ścieżkę tutaj u góry, Enter i kopiujemy sobie ten skrypt i wklejamy go do autostartu. To samo z auto usuwanie temp. Wchodzimy, kopiujemy sobie temp oraz prefresh i te dwa pliki po prostu wklejamy do tego tamtego folderu autostart. I w ten sposób mamy zaimplementowane usuwanie wszystkich tempów oraz uruchamianiem menadżera w tle, tutaj zminimalizowanego. Dlaczego menadżer ma chodzić w tle? Z tego względu, że na Windows 10 zauważyłem jedną opcję, że jeżeli macie wyłączony menadżer zadań, to włączają się w jakieś dziwne procesy systemowe, które spowalniają wam komputer i po prostu ten menadżer zadań musi chodzić w tle. To samo jest na Windows 11. Cały czas tego nie naprawili, więc po prostu polecam mieć włączony ten menadżer ze względu na szybki do niego dostęp oraz po to, aby właśnie unikać działania tamtych procesów. Oczywiście kolejną optymalizacją jest Time Resolution jako serwis, który już również działał na Windowsie 10. Klikacie sobie uruchomiony administrator, instalujecie i przechodzimy cały proces instalacji tego Time Resolution Service. Musimy zainstalować podstawowe oprogramowanie, które tutaj nam się pojawia, czyli na przykład Visual Basic C++. Klikamy Next. Teraz klikamy Finish. No i serwis już jest uruchomiony oraz aktywny. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy na pewno ten serwis działa, to po restarcie komputera ściągnijcie sobie aplikację Time Resolution i sprawdźcie, czy tam macie od razu 0,5 milisekundy. Jeżeli tak, to znaczy, że ten serwis działa. Jeżeli nie, to znaczy, że coś poszło nie tak i warto by poszukać wsparcia na internecie, dlaczego to nie działa, ale raczej po wyciśnięciu tego serwisu już wszystko tam powinno działać, ponieważ wymagane do działania tego serwisu są po prostu te wszystkie C++, które zresztą też są wymagane do działania płynnie systemu, więc polecam. Teraz wchodzimy w priorytet gry. Jeżeli chodzi o priorytet gry, to już tłumaczyłem to też w optymalizacji Windows 10, po prostu w każdym z tych priorytetów musicie wpisać priorytet waszego gry, na przykład CSGO.exe, czyli kopiujemy sobie ten proces. Jak znaleźć nazwę procesu? Menedżer zadań, który macie tutaj na dole, macie szczegóły. Jeżeli macie odpalone grę, to klikajcie sobie na pamięć. Powinna być ta gra na samej górze. W tym przypadku na przykład mamy OBS-a, który nagrywa obraz. No to mamy OBS 64.exe. Jak chcecie sobie to skopiować, klikajcie sobie prawie wszystkie wasze właściwości. Kopiujcie sobie tego exe-ka. Kopiuj. Zamykacie. To sobie
zminimalizujemy. Teraz wchodzimy w jakiś priorytet, na przykład normalne. Wchodzimy otwórz za pomocą, notatnik. I tu wystarczy, że zamiast Spotify'a wkleimy sobie po prostu exec, na przykład właśnie OBS-a. Zapisujemy sobie ten plik i w priorytecie normalnym klikniemy dwa razy. Klikniemy tak, ok, to się nam ustawi po prostu priorytet normalny dla OBS-a. Jeżeli chcemy wysoki, robimy to samo z wysokim, czyli notatnik. Zamiast Spotify exec wklepujemy sobie OBS, klikamy zapisz. I teraz, i tutaj również, jeżeli włączymy sobie to, klikniemy tak, ok, to się nam ustawi wtedy priorytet wysoki dla OBS-a. Ja sobie tego nie robię, ponieważ nie chcę, bo OBS gdzieś tam przewyższał inne aplikacje, które też w trakcie nagrywania używam. Wchodzimy w optymalizację Windows 11 i mamy teraz już same TXT do końca. Plan zasilania najwyższa wydajność, również coś, co było w Windows 10. Po prostu kopiujecie sobie tą komendę, która znajduje się tutaj u góry. Klikacie sobie prawym przyciskiem jeszcze kopiuj. Zamykacie sobie TXT, w lubkę wpisujecie CMD. Pierwsze polecenie odpalacie jak administrator. Wklejacie tą komendę, klikacie Enter. I teraz wchodzimy sobie tak. Lubka, plan, wybierz plan zasilania. I tutaj na dole, jak widzicie, no trochę już mi się dodało tych opcji z tego względu, że po prostu wpisywałem tą komendę wielokrotnie, aby przetestować. No i widzicie, mam najwyższą wydajność. Również możemy wejść w zmień ustawienia planu. Tu możemy sobie ustawić, kiedy komputer ma przejść w tryb uśpienia, to polecam zaznaczyć na nigdy. Jeżeli chodzi o wyłączenie ekranu, no tutaj raczej polecam mieć to sobie ustawione, ze względu, że jak odchodzicie od komputera na dłuższy moment, no na dłuższy czas, no to warto, aby te ekrany faktycznie się wyłączały w celu oszczędzania prądu, ponieważ prąd, wiadomo, że mamy coraz droższy, to możemy sobie zamknąć. I teraz wchodzimy w ustawienia grafiki. No właśnie, co do ustawień grafiki, też mówię to przy każdej optymalizacji gry, po prostu w lubkę wpisujemy ustawienia grafiki i tak samo ten moduł systemowy, który był w 10, tutaj przeszedł, tylko jest po prostu bardziej czytelny, czy też może mniej czytelny. Pierw musimy wejść w folder z grą. Załóżmy, że chodzi nam tutaj o Dying Light'a. Czyli wchodzimy sobie w folder z Dying Light'em i teraz pierwsze, co musimy zrobić, to musimy skopiować sobie tą ścieżkę u góry, kopiuj, wejść w tą grę, kliknąć właściwości, zgodność, wyłącz optymalizację pełnoekranowe, zmień ustawienie rozdzielczości, zastąp dla aplikacji, ponieważ tutaj, jak widzicie, mamy dla aplikacji klasycznej. I teraz, jeżeli tu zaznaczamy aplikację, to one ze sobą współgrają i te dwie optymalizacje razem po prostu działają znacznie lepiej niż na przykład jedna gdzieś tam domyślnie jako aplikację. Lepiej robić te dwie. No i wtedy tylko tu wchodzimy, klikamy sobie Ctrl V, klikamy Enter, klikamy Dying Light Game, dodaj, on się nam tutaj wtedy pojawia, opcje, wysoka wydajność, zapisz i mamy te optymalizacje zaimplementowane. Jeżeli masz duże zużycie CPU lub masz CPU bottleneck, to wyłącz akceleracje sprzętowe na przykład w Discordzie, Chrome i tak dalej, i tak dalej. No to jeżeli chodzi o akcelerację na przykład w Discordzie, wchodzimy po prostu sobie w ustawienia, wchodzimy sobie w zaawansowane i tu jest akceleracja sprzętowa, którą możemy sobie wyłączyć. I jak tutaj widzicie, włącza akcelerację sprzętową, która korzysta z mocy obliczeniowej twojej karty graficznej, sprawia, że Discord tu działa płynniej. Wyłącza akcelerację sprzętową, że pojawiają się spadki liczby klatek. Tu jest napisane na karcie graficznej, natomiast z doświadczenia wiem, że jeżeli chodzi o akcelerację, one raczej korzystają z CPU bardziej niż z GPU, więc po prostu warto je wyłączyć po to, aby faktycznie mniej korzystały z CPU, jeżeli gracie na przykład sobie z Discordem w Counter-Strike'a, warto by sobie tę akcelerację wyłączyć. No ale jeżeli chodzi o Chroma, jeżeli korzystacie właśnie z Chroma podczas na przykład jakiejś gry, to wchodzicie również w ustawienia, w system i tu macie akcelerację sprzętową, gdy jest dostępna. Możecie sobie to odznaczyć i powinno wtedy wam zużycie CPU trochę spaść i powinno po prostu działać to znacznie lepiej. Co do zgodności, to już mówiłem o tym wraz z ustawieniami grafiki, więc nie będę tego podwajał. Potem wykonujemy overclock GPU, potem kolejne pytanie jest pytanie, jaki masz dysk. Jeżeli chodzi o dysk, jeżeli masz dysk HDD, to raczej one już nie są stworzone do korzystania z systemów operacyjnych, raczej potrzebujemy chociażby najwolniejszego SSD-ka po to, aby był ten system stabilniejszy, po to, aby działał szybciej. Więc jeżeli masz HDD, czyli ten zwykły, duży, talerzowy dysk, no to warto by go zastąpić SSD-kiem, bądź też dorzucić dysk SSD właśnie do działania systemu. Jeżeli masz duże skoki klatek, to prawdopodobnie twoje temperatury w grach są zbyt wysokie i warto by ogarnąć, w jaki sposób zmniejszyć te temperatury, czyli czy to zmienić pastę termoprzewodzącą, czy też po prostu wymienić chłodzenie na procesorze, bo możliwe, że po prostu chłodzenie nie wyrabia. Ja miałem tak kiedyś właśnie z Ryzenem 5 3600 oraz z Call of Duty Warzone i niestety ta gra chodziła po prostu bardzo źle. Musiałem założyć chłodzenie wodne. To samo musiałem zrobić u mojego brata, ponieważ również miał ten sam problem z tym procesorem. Teraz mam procesor, który jeszcze bardziej się grzeje, ale chłodzenie wodne jak najbardziej się przydało. Optymalizacja internetu pingu. Jeżeli masz problem z działaniem internetu, to warto wejść w link, który zresztą jest w tym TXT-ku też napisany, bądź też masz link bezpośrednio w opisie. No i wykonać sobie optymalizację internetu pingu, ponieważ internet wtedy będzie działał wam znacznie lepiej. Główna optymalizacja, jeżeli chodzi o optymalizację internetu, jest to po prostu optymalizacja DNS-a i w tym filmie właśnie tłumaczyłem, w
jaki sposób tego DNS-a dobrać sobie najlepszego. No i zoptymalizuj samą grę. Czyli jeżeli masz już dokonane wszystkie te optymalizacje, które widzisz tutaj powyżej, no to wystarczy, że zoptymalizujesz samą grę, musisz wejść na kanał, zobaczyć na przykład optymalizację do CS-a i wykonać tę optymalizację. Jeżeli chodzi o optymalizacje, które tam pokazywałem do CS-a czy też do innych gier, one również działają. Natomiast jeżeli chodzi o pełną optymalizację CS-a, tam musicie tylko pominąć moment, kiedy optymalizowałem samego Windowsa. I teraz co do opcji, o której mówiłem na samym początku, czyli opcji wirtualnego RAMu, no to tutaj niestety w systemie Windows 11 ten Virtual Memory nie działa do końca dobrze. Musimy wejść w zaawansowane ustawienia systemu, wydajność, kliknąć sobie ustawienia, zaawansowane. I tutaj domyślnie jest rozmiar kontrolowany przez system i to jak najbardziej może być. Natomiast jeżeli chcecie pozbyć się tego pliku stronicowania, klikacie z pliku stronicowania i również będzie działać normalnie. Natomiast nie polecam ustawiać póki co rozmiaru niestandardowego, ponieważ to nie działa zbyt dobrze, jeżeli chodzi o Windowsa 11. Jeżeli tu na przykład dacie sobie powiedzmy, nie wiem, 8000 MB do RAMu i będzie to chodziło na waszym dysku, to możecie mieć właśnie problem z działaniem systemu, może czasami wyskoczyć wam bluescreen. Więc póki co tego nie polecam, raczej ustawcie sobie kontrolowanie przez system i w ten sposób to powinno jak najbardziej działać. Co do kolejnej opcji, jeżeli macie Windows 11, warto by wejść w ustawienia usługi Windows Update i jak najczęściej sprawdzać te aktualizacje, póki co jest to świeży system, więc na samym początku warto by zadbać o to, aby był jak najbardziej aktualizowany. Co do aktualizacji, prawdopodobnie co którąś aktualizację będziecie musieli wykonywać ponownie debloat Windows 11, więc ten plik z debloatem sobie zachowajcie i w razie go wykonujcie go po każdej aktualizacji po to, aby upewnić się, że aktualizacje gdzieś tam wam tej optymalizacji nie usunęły. Jak widzicie, aktualnie mamy jakąś optymalizację do pobrania z programu Microsoft Defender Antivirus, więc będę musiał sobie to ściągnąć, więc klikam pobierz teraz i już ta aktualizacja mi się ściąga. To samo tyczy się sterowników do innych komponentów karty graficznej, czy też po prostu samej płyty głównej. Tak więc jeżeli chcecie, aby chodził system znacznie lepiej, to po prostu zaktualizujcie sobie sterowniki do wszystkiego, co macie po prostu w komputerze. Tak więc to było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film się wam spodobał, że tak zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem, aby nie pominąć kolejnych materiałów. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć! Thank you.